their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yay. Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem, choć nie będę wiele godał. Powiem wam, że siedzę se na tej mojej kupie wapna i tak se patrzę, jak te moje roślinki se syćkie tak rosną, ale tak se porządnie rosną i ciepło mi się na serduchu robi, hej. No dobra, ludziska, hej, cześć, maneczko wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście, Jamci, to jest Ci Grzechu, no i zapraszam do oglądania kolejnego. Mam nadzieję, całkiem ciekawego w nagrywaniu oraz odbiorze materiału z serii Zagrajmy Farming Simulator 22. Z tego co pamiętacie, ostatnio zasadniczo moje pola zostały obrobione, podnajmowałem się u innych rolników, w ogóle... Tak, by the way, ja bym zajrzał jeszcze do tej stodoły, bo na poprzednim materiale zbadałem mroczne odmęty piwnic tamtego przybytku, a tutaj też widzę jakieś, kątem oka przyuważyłem, przybaczyłem jakieś otwory drzwiowe. No i faktycznie coś tu kurde jest, podkaszarka do żywopłotów, jakiś taki a la warsztacik, troszeczkę narzędzi. Samoglawny instrument sowieckich soldatów, czyli młotek, oczywiście z czerwoną rączką musi być. Mogę przejść do garażu, tutaj też mam pokaźną kolekcję narzędzi, no wiadomo jak to na wsi, nie? Ten prostownik, ciekawe, ciekawe, tam jakieś takie oleje, klucze, śrubki, śrubki? Śrubki, pewnie, że śrubki. Śrubsztaki. Fajnie, fajnie. No i oczywiście mój dumny kombajn marki Deutschfahr. Ja kiedyś suponowałem, że to może być John Deere, jak byłem w sklepie, ale to jest jednak Deutschfahr. Zupełnie inna marka. No i co? Aha, i tu mam takie przejście i mogę wejść nawet do kanału. Dium! No proszę. Oczywiście w grze nie da się serwisować samemu swoich maszyn. Może byłoby to ciekawe, ale z drugiej strony to już zupełnie inny typ gry, prawda? To już bardziej takie symulatory... Symulatory mechanika, coś ten deseń. Chociaż nie wiem, czy taki symulator powstał. To znaczy, wiecie o co mi chodzi. Że symulator... O, kanister. Że symulator maszyn rolniczych. Budowy, czy po prostu serwisowania maszyn rolniczych. Wiem, że były symulatory mechanika czołgów, mechanika jakichś tam maszyn budowlanych, samochodów. Ale maszyn rolniczych, no nie wiem, czy kiedykolwiek coś takiego rzeczywiście ujrzało światło dzienne. Mogę wejść na górę. O, ty w życiu! Proszę bardzo, zlew tu mam. Ktoś tu coś malował. No i co? No, no krzaczory z tyłu mojej działki. No niespecjalnie to wszystko zadbane, niestety. Jakbyście w tle słyszeli jakieś piski... Kosa! O, ja cię, panie, kurde, kosa. No, no nie spodziewamy się. Jakbyście w tle słyszeli jakieś piski, jakieś kwiki, no to moje świnki po prostu szaleją, wariują i w ogóle coś je mocno ponosi. Dobra, no nic tutaj więcej nie ma, ale dobrze się składa, że troszeczkę połaziłem, dlatego że przypomniałem sobie, o czym wam teraz muszę nadmienić. Myślę, że to jest całkiem ambitne, no i warte uwagi. Mianowicie, kiedy ostatnio się z wami widziałem, pozwólcie, że tak 2-3 słowa o tym powiem, bo zaraz przejdziemy do gameplayu, a to ważne. Mianowicie, jak ostatnio my się widzieliśmy, miałem zaledwie 8000 kredytów. Z tego, co obecnie widzicie, dysponuję znacząco większym budżetem. Czyżbym wygrał w rolniczego totka? No nie, tak dobrze to nie było. Trochę pracy w to musiałem włożyć. No ale już właśnie opowiadam, jak ta sytuacja wyglądała, dlatego że... Nie są to żadne kody, po prostu na początku rzeczywiście pomyślałem, że chciałbym uzbierać jakiś solidny hajs na rozkręcenie mojej serii, bo potrzebuję jeszcze wiele takich podstawowych maszyn. Ja nie mówię o tym, żeby już kupować jakieś ciężkie, gąsienicowe kombajny, potężne molochowe, super ciężkie ciągniki przegubowe na gąsienicach. Nie o to mi chodzi, chodzi mi o zakup takich najbardziej podstawowych jakichś maszyn, które no po prostu będą mi potrzebne. A niestety cały czas ich nie mam, choćby taki rozrzutnik wapna, prawda? Więc zacząłem się podnajmować poza nagrywaniem na polach innych rolników. Nawet mi to jako tako szło, chociaż po kilku godzinach gry dostrzegłem, że
No, jest to jednak no raczej spisane na porażkę, żeby tam się dorobić czegokolwiek. Stawki są tak potwornie horrendalnie niskie. No nie wiem, chyba ze 2 godziny grałem, udało mi się zaledwie kilka tysięcy dolarów odłożyć w ten sposób. A potem jeszcze wyszedłem na minus, wyobraźcie sobie. Tak, udało mi się wyjść na minus, bo jedno z zadań mi się po prostu zdubycyło, zwiesiło, nie mogłem go dokończyć. No i za to, że go nie dokończyłem, gra naliczyła mi karne 10 tysięcy dolarów. Na minus. Więc... No na zleceniach, wyszedłem jak Zabłocki na mydle, niestety. Ale no skąd właśnie ten kapitał? Już wam tłumaczę. Mianowicie, wy mnie też informowaliście, żebym zainteresował się znajdźkami, kolekcjonerskimi znajdźkami. Nie wiem, czy pamiętacie, jak byłem kiedyś tutaj w skupie na dworcu, to tam był taki mały, jakby zabawkowy kombajn. Ja nie wiedziałem, co to jest. Myślałem na początku, że to właśnie jakaś znajdźka jest, ale nie potrafiłem tego podnieść. Nie zauważyłem, że gra mi wyświetla, że mogę go podnieść. I za każdą taką zabaweczkę, która jest gdzieś na terenie całej mapy umiejscowiona, wyobraźcie sobie, gra wam daje 1000 dolarów, więc bardzo szybko doszedłem do wniosku, że jest to znacznie bardziej opłacalne niż jakiekolwiek podnajmowanie się u innych rolników. Inna kwestia z kolei taka, że jak się całą kolekcję uzbiera, to wtedy jeszcze wam to mnożą razy 100 tysięcy dolarów. No i faktycznie zacząłem łazić po tej mapie. Zacząłem szperać. Cieszę się, że zacząłem to robić, bo poznałem trochę tą mapę i powiem wam szczerze, ta mapa jest przepiękna. Naprawdę, tu są takie detale, tak fajne miejsca, tak klimatyczne lokacje, jakieś górki, jakieś dołki, jakieś niziny, jakieś góry, jakieś po prostu lasy, leśne knieje, chatki. Och, ale te moje świnki się rozpiszczały. Jednym słowem, bardzo malowniczo i ciekawie. Tak czy inaczej, no udało mi się troszeczkę tego poznajdować, z pewnością nie wszystko, być może w przyszłości jeszcze będę tego szukał, natomiast jedną kolekcję udało mi się zebrać od początku do końca, czyli dostałem ten tą promocyjną kwotę 100 tysięcy dolarów, a no a reszta no to 46 tysięcy udało mi się właśnie... No tam powiedzmy 40, bo trochę tam poza tym miałem. No ale te 40 tysięcy udało mi się od tych zabawek zyskać za to, że po prostu podnosiłem, zbierałem, znajdźkowałem, szperałem, szukałem. Dlaczego tego nie pokazałem na kanale? Już niosę się z wyjaśnieniem. Po prostu to było piekielnie nudne. Może wam się wydaje to ciekawe, bo miejsca, w których skitrano te znajdźki i te zabaweczki, są naprawdę bardzo pomysłowe i bardzo fajne. I to muszę przyznać, że strasznie przyjemnie się tego szukało, ale również bardzo długo. Nie wiem, ile mi ich jeszcze zostało do znalezienia, ale powiem wam szczerze, no chyba z ręką na sercu z 5 godzin w grze, 5 godzin w świecie realnym, 5 godzin realnego mojego życia musiałem poświęcić na to, żeby tyle tych zabaweczek znaleźć, więc musiałbym wam nagrać, no 5 godzin dzielone na pół, plus minus powiedziałbym, a jestem w tym labiryncie kukurydzy, tu też była jedna zabaweczka, udało mi się ją znaleźć, taki kombajn był zabawkowy. I tam nieopodal była taka wieża, o, tam jest wieża takiego typowego leśnika, tam też była co ciekawe jedna zabaweczka. Długo szperałem, naprawdę dużo tego poznajdowałem. Tak czy inaczej, konkludując, gdyby to podzielić na pół i stworzyć z tego normalne, standardowe odcinki, no to chyba was nie zdziwię, że musiałbym wam nagrać, no nie wiem, z 10 co najmniej odcinków, gdzie łażę po mapie, nic nie robię, tylko szperam za znajdźkami. Byłoby to delikatnie bezsensowne. Myślę, że każdy by się tym znudził, dlatego postanowiłem to po prostu wyciąć. No i tak przeteleportowałem was w rozwoju, no bo już mam jakiś tam hajs, który to hajs postaram się wpompować realny rozwój mojego gospodarstwa. Marzy mi się zakup kolejnego pola, kilku maszyn, przede wszystkim właśnie tego waptownika, że tak powiem, nie po polskiemu. Zastanawiacie się pewnie, dokąd ja zmierzam. Postanowiłem zostawić dla was dwie takie znajdźki, takie zabaweczki, które już wcześniej udało mi się zlokalizować i wam pokazać, jak sprytnie twórcy gry potrafili je skampić. Zobaczcie, tu jest jakiś taki potężny zakład przetwórczy i tutaj, o ile tylko dobrze pamiętam, jest jedna zabaweczka naprawdę bardzo ciekawie skitrana. Spójrzcie, trzeba było wejść na dach, tą wam pokażę jeszcze jedną i przejdziemy do gameplayu. Przejść tędy, potem po deskach wejść tu, potem wyczaić, że w tym miejscu jest drabina, to też gra czasami ma jakieś takie chocki klocki z wchodzeniem na drabiny, czasami nie do końca chcę graczowi to umożliwić. Potem na silos zbożowy trzeba przejść kolejną drabiną, potem rurą trzeba przejść tutaj na ten wspornik i dopiero tutaj na tym etapie widzimy, że jest realnie istniejąca zabaweczka ciągniczek, prawda? Zbierzemy go sobie teraz, więc sami widzicie, wow,
O, dobra, myślę, że coś się wysiło. Więc sami widzicie, że naprawdę jest to nieźle pokitrane. No i trzeba się było troszeczkę namęczyć, żeby to wszystko poznajdywać, ale no jest to bardzo przyjemne. Powiem wam szczerze, z perspektywy tych znajdziek to chyba jest jedna z najprzyjemniejszych gier, jakie kiedykolwiek w życiu ogrywałem. Bardzo fajne były znajdźki w Dead Space'ie, dlatego że one oznaczały bezpośrednio rozwój, to była jakaś amunicja, jakieś tam laleczki, pęk i tym podobne. Strasznie lubiłem znajdźkować w Dead Space'ie, to no naprawdę, to jeden z takich tytułów, gdzie najfajniej to zostało zrealizowane, bo te znajdźki realnie coś dawały. Innym takim tytułem growym, gdzie znajdźki również były czymś bardzo wartościowym i super zabawą było szperanie za nimi, była oczywiście Mafia 2. No, ale to dla nieco bardziej dojrzałych odbiorców, no bo wiemy, czym tam znajdźki były, chociaż też muszę przyznać, że no nigdy do tej pory jeszcze nie byłem tak umotywowany w jakiejś grze do szperania. O, kolejna znajdźka! A nie tą wam chciałem pokazać akurat. No to przypadkiem, można powiedzieć. No widzicie, no to jest tego pełno w całej mapie. Fajnie, fajnie, to wszystko jest pomysłowo pokitrane. Mamy kolejną zabaweczkę. Ja wam jeszcze chciałem pokazać jedną w jaskini, bo to naprawdę oniemiałem, jak zobaczyłem, gdzie oni ją skitrali. No, tak czy inaczej kontynuując, no tam oczywiście w Mafii 2 znajdźkami były numery Playboya, takie prawdziwe, historyczne numery Playboya. No wiemy, czym jest Playboy, prawda, i co się tam znajdowało na tych okładkach, więc można sobie było pooglądać, no i to rzeczywiście motywowało, myślę, męską część odbiorców owego tytułu piekielnie mocno do tego, żeby znaleźć wszystkie te kolekcjonerki. Natomiast trzecim tytułem, który rzeczywiście strasznie mocno mnie motywował do tego, żeby szperać, jest właśnie Farming Simulator, bo no bo fajnie, fajnie, naprawdę pomysłowo pokitrane i przy okazji bardzo wiele dają. No i gdzie to było? Czekajcie, teraz muszę to sam znaleźć, bo kurde, wiem, że gdzieś tu było wejście do jaskini, ale gdzie? Czy to było na samym dole, czy... Uno momento, bo zostawiłem to specjalnie, żeby wam pokazać. No a teraz zapomniałem, gdzie to było. Może to było trochę wyżej, czekajcie. Wejdziemy. Właśnie. To jest taki jakby a la kanion, coś w ten deseń. Nie, bo tu jest, to nie będzie tutaj. Kurde, gdzie to było, no? Szlak. Była taka jaskinia i tam się przechodziło strumieniem w jaskini, pod ziemią. I były takie przejścia i drabiny. No fajne, fajnie to było. Ale gdzie to, kurde, do cholipki ciasnej jasnej? Byłem pewien, że tu. No ale ewidentnie tutaj nie. Szlak. No z dupy cyłem! A chciałem się popisać. A, czekajcie. Jeszcze zlatam ten kanion do końca. A bo tam jest jeszcze niższy poziom. Dium! To zmienia postać rzeczy. To będzie na samym dole. Tak, tutaj jest wejście do tej pieczary. Zobaczcie. Troszeczkę to jak wygląda, jakbym, nie wiem, grał w Gothica albo jakiegoś Skyrima. Coś ten deseń. Pięknie oświetlone. Widać takie pod turystów przygotowane i się schodzi jeszcze niżej, jeszcze niżej. Tutaj strumyczek. Strumienie ruczaju. Jedna znajdźka była tu, co ciekawe. I to się przechodziło po drabinie tam, na górę. A druga znajdźka jest skitrana jeszcze o poziom niżej. Zobaczcie, tam się przechodzi potem do takiej jakby właśnie ala kopalni. Tu jest taki, takie podeściki. I gdzieś to tu było. A, mam cię. Mamy cię, bratku. Proszę bardzo, pług. Zabawkowy pług. Podniesiesz? Podniesiesz. No. I w tym oto pięknie sposób już mam 149 tysięcy kredytów, raczej dolarów, więc naprawdę fajny interes i to nie jest żadne cheaterstwo, po prostu myślę, że twórcy gry wiedzieli, że ekonomia tej gry jest bardzo, no, taka drastyczna, dlatego też, żeby zmotywować graczy, no, przy okazji im coś dać takiego od serducha przydatnego, no to rzeczywiście coś takiego wymyślili. Fajna rzecz, mnie się to podoba. Dobra, i co zrobimy z tym potężnym kapitałem, zapytacie? Wbrew pozorom to wcale nie są tak wielkie pieniądze, w tej grze to bardzo szybko nam się straci. Ale tak, na dobry start jestem diablo mocno zainteresowany tym, żeby wykupić kolejną działkę, to znaczy kolejne pole. Ja już sprawdzałem, co na tym polu rośnie, niestety nie rośnie nic, to znaczy tam są bodajże zgniłe ziemniaki. O, taki mój niestety urok, że no muszę kupić pole. Mógłbym równie dobrze kupić pole, na którym coś rośnie, chociaż to nie do końca jest ta pora roku, nie? Ale jednak mimo wszystko, nawet pomimo tego, że tam nic nie rośnie, ja je kupię za astronomiczną kwotę 49 tysięcy dolarów. Mimo wszystko jednocześnie no muszę te pola kupować, bo bez kupowania pól to ja daleko nie zajdę, prawda? Więc to jest taka inwestycja w przyszłość, myślę, jak najbardziej zasadna. Jak to kupić? A, spacja kup, no, jestem, po prostu jestem sobą, tak? Ta działka bardziej by mnie interesowała, tamto pole jest większe, bardziej foremne i ciekawsze, ale no niestety kosztuje jeszcze więcej, więc może jednak, no nie, no dużo więcej, 14 tysięcy praktycznie plus minus, więc to jest jednak spora kasa. Na razie kupimy 48.
No i zobaczmy, ile mi szmalu zostanie. Teraz mam taką działkę, zobaczcie, to jest moja wieś, to jest moje miasto, to jest moje życie. No i dobra, zostało mi 100 kafli. I co ja zrobię z tym dobrobytem? Przede wszystkim chciałbym kupić ten nieszczęsny rozrzutnik do wapna. On mi dużo da, dlatego że ten rozrzutnik spowoduje zwiększenie plonów bodajże o 30%, jak oczywiście mi się uda to wapno rozrzucić. Wow, nie, 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 ja bym chciał podjechać moim Johnem Deerem, dlatego że on jest najszybszy, to najszybciej dojadę. Czy mogę otworzyć te drzwi? No. No to jedziemy. Dzisiaj taki odcinek będzie delikatnie, bym powiedział, spędzony na takich rzeczach, no, takich alkowach farmy, nie? To znaczy może nie tyle będę się zajmował uprawianiem pola, co po prostu bardziej będę się zajmował tym, żeby rzeczywiście pokupować nowe rzeczy i tam parę rzeczy też ogarnąć. Nie wiem, czy teraz mógłbym te pola zwapnować. Wydaje mi się, że wapno powinno się... Znaczy tak na logikę biorę, no wapno jest żrące, tak? Wapno powinno się chyba poza plonami rozpościerać na pola, czyli przed uprawą, przed tym jak się cokolwiek zasieje, dlatego też nawet nie zamierzam próbować korzystać z tego wapna, chyba że na tym nowo zdobytym polu mógłbym dzisiaj wapno rozsiać. To by też mogło być ciekawe, w sumie też mogłem przeklikać tą noc, bo czemu mamy widzieć, co się dzieje nocą, ale z drugiej strony już jest piąta, to za niedługo się będzie rozjaśniać, więc cały dzień przed nami. No i też delikatnie poględzę o ciekawostkach. Co bym jeszcze chciał zakupić poza tym rozrzutnikiem wapna? Mam sporo takich rzeczy. Mnie się marzyło, żeby kupić ule, dlatego że ule się pięknie konsolidują ze słonecznikami i z rzepakiem. Rzekomo również, jak blisko uli są słoneczniki albo rzepak, to także ule potrafią zwiększać wam produkcję rolną o 30%, kolejne 30%, więc myślę, że to jest bardzo dużo. Do tego jeszcze, co by mi się marzyło poza ulami? No takie różne rzeczy do kukurydzy, nie? Czyli header do kukurydzy, siewnik do kukurydzy, mulcher do kukurydzy, to było fajne. No ale to nie wiem, czy mnie będzie stać na to wszystko. No jeszcze ten odkamieniacz nieszczęsny, ale on jest tak piekielnie drogi, że na razie chyba z niego zrezygnuję. Widzicie, no niby ten szmal mam, ale i tak muszę rezygnować z różnych rzeczy. Dobra, na początek najważniejsze dla mnie jest to, czyli rozrzutnik nawozu. Rozrzutnik tego typu. 3200 litrów, a tutaj jest... Do 14 tysięcy litrów. Damn! Potężne to jest. Nie wiem, czy moje ciągniki w ogóle będą podobnych gabarytów. To jest chyba taka naczepa już naprawdę, a raczej przyczepa. Już naprawdę bardzo, bardzo przysadzista. Chociaż to jest akurat przyczepa, naczepa. No nie, no przyczepa. No i cóż, 18 metrów ma rozsiew. 18 km na godzinę można jechać. No i obsługuje to nieszczęsne wapno. Dobra, kupuj. Tego potrzebuję, jak najbardziej tak. Już nad tym kiedyś ubolewałem, że nie można niestety w tych maszynach zmieniać koloru. To jest smutne. Rozszerzenie? A, jeszcze można... Aha, widzicie. Mógłbym to powiększyć, ale czy jest to sens? Kosztowałoby mnie to $1300 więcej. $1300 to może być wiele dla mnie. Mogę zmieniać opony. No w sumie... Mógłbym takie delikatnie mniejsze ustawić, bo mi się wydaje, że one strasznie będą wielkie w porównaniu do moich ciągników. Mógłbym ustawić, to są standardowe. Aha, a tu mogę jeszcze na szerokie zmieniać. Nie, szerokich nie chcę. No te chyba takie głupie nie są, ten Trelleborg, Trellebolelek Borg. Myślę, żeby to takie głupie nie były. Tarcze wysiewające, co ty szprechosz i co to mogę tutaj kupić? Aha, 6 metrów. No tak, to jeszcze szerzej wtedy może rozsiewać. Ale nie, 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 to już jest bardzo drogie. Na razie nie będę taki sobie normalny, podstawowy siewnik kupię. Raczej tfu, siewnik, rozrzutnik. Może nawet, czy mnie jest takie potrzebne, żeby on był taki większy? No dobra, niech ta będzie nakryty. To zawsze taki bardziej ambitny. Czyli wydam na ten interes, przepraszam bardzo, $46 000. Zobaczcie, jedna maszyna rolnicza i jedna tylko przyczepa. No i jaki hajs. Oj, naprawdę ciężko by się było dorobić w tej grze. Jeszcze grając na realistycznym trybie, to już w ogóle. Ja gram na tym uproszczonym ekonomicznie, to znaczy on jest taki delikatnie łatwiejszy. O kurde, no widzę, że to jest ogromne. Ja nie myślałem, że... O ja cię, panie pieprze. No mogłem wcześniej zobaczyć, jakie to będzie duże. No jest to gigantyczne po prostu. To nawet nie przystaje troszeczkę do mojego ciągnika. No powiedziałbym, że to już do ciężkich ciągników jest bardziej coś. Chociaż to jest trochę dziwne, że w tej grze nie ma nic do takich mniejszych maszyn, co je mogło wapno rozsiewać. No bo nawet sobie nie wyobrażam, jak ktoś małym ciągnikiem może takiego behemota podczepić. No byłoby to śmieszne.
Dobra, czy mogę teraz tutaj załadować, bo to wapno tutaj, z tego co pamiętam, stoi, bo kiedyś już uzupełni właśnie. Już to wapno kiedyś kupowałem, tylko miałem z tym właśnie problemy, że nie mogłem go potem załadować. Pamiętacie zresztą. No to sobie teraz załadujemy. Mamy trzy worki. Bodajże tak, trzy worki. No, widzę, że to strasznie dużo tutaj tego można naładować. Ja też nie będę pełnego tego rozrzutnika załadowywał, bo ja nie mam takiego ciągnika. A właśnie, wy mi też pisaliście, czyki, ja to muszę zmienić w opcjach, wy mi też zaznaczaliście, żebym sobie ustawił w opcjach, tylko gdzie to kurde bele konfacele będzie? Częstotliwość skalacza, no, trudność gospodarcze, ruch drogowy, wzrost sezonu od dni miesiącu, stały widok miesiąca, śnieg, niszczenie plonów, konieczna okresowa orka, kamienie na polu, wymagane wapno, chwasty, nie ma automatycznego rozruchu silnika, hamowanie, zatrzymanie, limit wypełnienia przyczepy, to jest to. Jak to teraz wyłączę? To będę mógł więcej do każdej przyczepy sobie tego dziabać materiału. Bo tak to, no to pomimo tego faktu, że no niby widzieliśmy, że jeszcze coś by tam mogło wejść, no to nie wchodziło, nie? A teraz podobno będzie lepiej, podobno będzie mogło wejść. To zaraz zobaczymy. Czy wejdzie, czy nie wejdzie? No myślę, że wejdzie na spokojnie. No to jest kwestia udźwigu ciągnika, nie? Ten ciągnik miałby może problem uciągnąć więcej, no to gra już po prostu nie chciała mu więcej na plecy dać. A ja myślę, że on sobie spokojnie z tym poradzi, no bez przesady. To też nie taki potwornie słaby ciągnik. No trochę to dziwnie wygląda, bo to naprawdę naczepa jest na ciężki ciągnik, no ale... Fu, naczepa, ja to będę chyba cały czas mylił. Wy mnie cały czas zarzucacie w komentarzach, że mylę przyczepę z naczepą, ale chyba tak będzie po prostu... Musi tam być, tak? Musi tak być. Dobra, ile by mnie kosztowało, czy byłoby mnie stać na zakup rzeczy do kukurydzy? Sam header to jest około 20 tysięcy, czyli zostałoby mi powiedzmy 33. Nie mogę się też wyzerować w 100%. Co najmniej te 3 tysiące muszę sobie zostawić, więc 30 kafli by mi zostało, a do tego jeszcze bym musiał siewnik kupić. Nie, przepraszam, sadzarkę. Sadzarka 15, czyli... 30, 15, czyli by mi zostało 15. A mulcher ile kosztuje? O taki, bo to są bardzo małe mulchery, więc taki no, normalnych gabarytów mulcher 9000, więc w sumie byłoby mnie stać. Ja to wszystko kupię, bo w ten sposób będę mógł rzeczywiście sobie zacząć uprawiać kukurydzę, a strasznie bym chciał kolejnego roku właśnie kukurydzę co najmniej na dwóch polach posadzić. To by było fajne, bo na tym trzecim myślę, że będzie rzepak, żeby z tymi ulami... A widzicie, o tych ulach zapomniałem, ja jeszcze ule chciałem kupić. No w dupę jego mać! Ale dobra, za niedługo będą kolejne zbiory, no to też coś tam chyba zarobię z tego, to wtedy zainwestuję w ule. Na razie chcę ten header kupić. Dobra, to jest Ziegler, taki header, niewielki headerek, to taki będzie troszeczkę malutki, no ale od czegoś trzeba zacząć, na droższe mnie nie stać. Więc co? Kup 19 tysięcy. On ma rozpiętość 3,4 metra, więc jak na kombajn to jest stosunkowo niewiele, no ale musi mi wystarczyć. Co jeszcze? Ten mulcher. Za 9 tysięcy, nie, najpierw siewnik, żebym się upewnił, że na pewno mnie będzie stać na sadzarkę. Cały czas mylą mi się te nazwy, ja wiem, czym się różni sadzarka od siewnika, bo kukurydzy się sadzi, oczywiście pszenicę się sieje, ja wiem, że czym się różni przyczepa od naczepy, no ale taki mamy klimat, no sorry, taki mój urok, że chyba to będę cały czas mylił, bo jakoś tak z rozpędu zawsze to źle nazywam. Tak czy inaczej... 100 koni mechanicznych. Powinienem to móc obsłużyć. 1400 litrów, 3 metry rozpiętość. Bardzo powolutku się to sadzi, 10 km na godzinę i to obsługuje słoneczniki, kukurydzę, soję, buraczki i co chyba bawełnę też. Dobra, kupię, to się bardzo przyda. Tak to wygląda. No to już nie ma, tak jak mój obecny siewnik jakiegoś takiego kultywatora z tyłu. Nic takiego tutaj nie widzę, to jest tylko sama sadzarka. No ale dobra, potrzebuję jej, więc kup jak najbardziej. I ostatnim moim zakupem na razie będzie oczywiście ten mulcher. Teoretycznie od kamieniarka mi jest jeszcze potrzebna, no ale wszystkiego już nie kupię. Może jeszcze zanim się zobaczymy na kolejnym klipie uda mi się troszeczkę tych zabawek znaleźć gdzieś na mapie, to znowu będę w stanie coś kupić. No ale na razie musimy sobie radzić z tym co mamy, czyli taki mulcher bym chciał. On jest chyba, no jaką ma rozpiętość? 3 metry. No to tak akurat będzie w sam raz. Na sam początek gospodarstwa rolnego myślę, że w zupełności wystarczy. No i co? I teraz to wszystko trzeba przetransportować. Tak jak mówiłem, to taki odcinek będzie troszeczkę jakby techniczny, dlatego że dzisiaj będzie mniej z uprawiania jakiegokolwiek pola, bardziej właśnie zakup różnego rodzaju rzeczy, no i potem dostarczanie do domu, ale to też jest element gameplayu, więc nie chcę tego wycinać i tak już wyciąłem znajdźkowanie tych zabawek, więc nie chcę was tak mocno krzywdzić.
Ale tak jak mówię, no znajdźkowanie zabawek to by się nie nadawało ani na serię, ani na strumyk, bo to by było nudne. Po prostu łażenie po mapie i szperanie przez 5 godzin realnego życia. No kurde, no. Myślę, że macie ciekawsze rzeczy w życiu do oglądania. Ale, żeby nie było, że się nic nie dzieje, no to będę ględził o ciekawostkach. Ostatnio zacząłem wam mówić o tym, jak to było w tych dawnych czasach, że na początku był system żarowy uprawy pola, potem odkryto ten słynny płodozmian. Płodozmian, który na samym początku był oparty o tak zwaną dwupolówkę. Dwupolówka w ogromnym skrócie polegała zasadniczo na tym, na czym każdy się spodziewa i raczej każdy z was doskonale wie, na czym polegała. Czyli po prostu każdy rolnik miał przeciętnie statystycznie dwa pola i obsiewał je na przemian. W jednym roku obsiewał jedno pole, w drugim roku obsiewał drugie pole, a pierwsze pole w tym czasie było ugorowane. Czyli na jednym polu żeśmy coś siali, załóżmy, nie wiem, żyto, pszenicę, owiec, cokolwiek, a na drugim polu nie sialiśmy totalnie nic. A widzicie, bo mi się jeszcze przyda ten... Zapomniałem, ja jeszcze potrzebuję, żeby to wapno zebrać z placu, potrzebuję tego takiego, tych ramion do ciągnika. Ja zawsze zapominam tej fachowej nazwy. Ech, no ale no niestety, no nie kupię wszystkiego na raz. Jeżeli wam się wydaje, że ja oszukuję tymi zabawkami i sobie nadmiernie ułatwiłem gameplay, to spokojna, rozszuchrana, tam jest jeszcze 100 milionów różnego rodzaju maszyn i podzespołów, których ja potrzebuję, więc to wcale nie jest tak kolorowo, jakby wam się mogło wydawać. To tylko pozory. Choćbym, no nie wiem, mogę sobie 50 tysięcy dolarów wydać na kolejną kanciapę, żeby móc tam schować moje naczepy, bo już mi się wszystkie... przyczepy, bo już mi się wszystkie nie mieszczą, więc no... Naprawdę, jest na co wydawać szmal w tej grze, więc spokojna rozszuchrana to... To, co ja sobie tutaj kupiłem, to są takie powijaki, to jest bardzo niewielki postęp. No ale dobra, kontynuując. Więc dwupolówka. Jedno pole ugorowane, drugie pole uprawiane, przy czym co rozumiemy poprzez słowo ugorowanie? Oczywiście wiemy, na czym polega konwencja ugoru. No nic tam nie sadzimy, nie uprawiamy, nie interesujemy się to jak się tym, jak pole idzie w ugór, no to po prostu tak troszeczkę jakby niszczeje, chwasty tam zaczynają rosnąć, wszystko co tylko dusza zapragnie. Natomiast w systemie dwupolówki nie do końca tak to wyglądało, to znaczy to było pole ugorowane symbolicznie mówiąc, bo tak naprawdę rolnik także je wykorzystywał. To nie było tak, że on tylko połowę swoich pól był w stanie wykorzystać każdego roku, dlatego że na tym polu, na którym on nic danego roku nie sadził, po prostu wypasał sobie bydło. To było klasyczne pastwisko, czyli taka łąka, trawa tam rosła. Dobra, jeszcze będę musiał dwa zrobić kursy, żeby te wszystkie maszyny do siebie ściągnąć. A nie, czekajcie, przecież ja będę musiał kombajnem tu przyjechać, headera nie wezmę ciągnikiem, no. No to będę musiał kombajnem przyjechać. Nawet fajnie, bo dawno tego kombajnu nie ruszałem, więc teraz będzie jakieś takie urozmaicenie. Przed zimą muszę wszystko ściągnąć do gospodarstwa, nie chcę, żeby tutaj cokolwiek niszczało. No i kontynuując, więc tam było pastwisko, krówki czy tam inne zwierzęta hodowlane sobie tam siedziały, no i po prostu żarły tą trawę, przy czym jednocześnie użyźniały grunt. Bo o co chodziło w dwupolówce? Dlaczego ta dwupolówka? Jaki był cel? Celem było zwiększenie wydajności gruntów. Celem było zwiększenie składników odżywczych, wartości gleby, prawda? Bo wcześniej w systemie żarowym mówiłem wam, że rolnicy szli na klasyczne totalne wyniszczenie. Czyli niby coś tam uprawiam, tyle tylko, że no niewiele z tego wynika, bo prędzej czy później ta gleba zostanie pustynią. Bo już ją tak wyeksploatuję, że nic tam nie wyrośnie. Pewnego lata, prawda? Natomiast dwupolówka sprawiała, że gleby można było wykorzystywać cały czas. Mogliśmy praktycznie przez całe nasze życie i potem nasze dzieci i potem nasi wnukowie mogli na jednym polu coś sadzić, dlatego że dwupolówka spowodowała, że to pole stawało się cały czas, no, cały czas było żyzne, tak? O to chodzi. Cały czas było żyzne, no bo jednego roku żeśmy tam sobie coś uprawiali i wtedy żeśmy wyciągnęli te wartości odżywcze, drugiego roku żeśmy nic nie uprawiali, była trawa. No to sama konwencja istnienia trawy, którą potem też żeśmy przykopywali, no to już dawało glebie próchnicę i wartości odżywcze, te słynne składniki. No a poza trawą, no to rzecz jasna jeszcze te zwierzątka, które także jak się wypasały, no to wiadomo, kupkały. No a odchody zwierząt hodowlanych, roślinożernych są bardzo, bardzo, bardzo dobre dla gleby, no bo wiadomo, że ją użyźniają. O tym mówiłem na poprzednim odcinku, więc i wilk syty, i owca cała, wszyscy byli zadowoleni. Dwupolówka naprawdę odmieniła system rolniczy świata i dała wsi nowe życie i zdecydowanie zwiększyła efektywność plonów, efektywność rolną gleb.
No nie współmiernie. Nie chcę tutaj używać żadnych wskaźników procentowych, bo nie wiem o ile dokładnie procent, no ale to naprawdę było różnicą pomiędzy niebem a ziemią. To jak właśnie uprawiano grunty przed dwupolówką, a jak uprawiano je po. Rzeczywiście te, nie dość, że grunty nie były pustynniane, nie zmieniały się w pustynię, też w dodatku te plony były dużo większe. Chociaż też rolnik musiał się napracować, dlatego że tak jak wam mówiłem, to, że to było ugorowane, no to nie znaczy, że to był klasyczny ugór. To nie szło w ugór, to drugie pole, które nie było w danym roku obsiewane, dlatego że ono było ugorowane symbolicznie mówiąc, bo rolnik i tak dwa razy do roku je orał. Nawet pomimo tego faktu, że tam nic nie siał, no to w momencie, kiedy chcieliśmy, żeby tam rosła sobie trawa, a nie na przykład chwasty, i żeby nasze zwierzęta hodowlane mogły się tym odżywiać i żeby również grunt był płodny, no to w tym momencie trzeba było chwasty niszczyć, czyli je niszczyliśmy właśnie w taki sposób poprzez oranie, więc czy tam cokolwiek sadziliśmy, czy nie sadziliśmy, i tak trzeba było dwa razy do roku zaorać. No niestety. To również powodowało problemy, no bo to generowało dodatkową pracę, no ale i tak było lepiej niż do tej pory. Potem powstała trójpolówka. Trójpolówka, która była no dużo wydajniejsza od dwupolówki. Ludziska to również była taka różnica pomiędzy niebem a ziemią, dlatego że system trójpolowy no to dał, to już było jawne ekstremum, dał bardzo dużo rolnikom. Specjaliści mówią, że tak naprawdę w tym systemie pola zaczęły trzykrotnie mocniej rodzić. Nie wiem, czy taka była prawda, czy nie, no ja mogę wam tylko przytaczać dane książkowe, ale tak czytałem, że rzeczywiście trójpolówka była tak potwornie efektywna z perspektywy tego płodozmianu, że to już był system, który spowodował, że względem dwupolówki pola rodziły trzykrotnie większe plony. Więc wyobrażacie sobie coś takiego, trzy razy większy plon, no niesłychana rzecz. A na czym polegała trójpolówka? No dokładnie na tym samym, na czym dwupolówka, tyle tylko, że była trójpolówką. To jest to nawet całkiem logiczne, mam nadzieję. Czyli o co mi chodzi? No chodzi mi bezpośrednio o to, czekajcie, żeby to sobie nie przeszkadzać potem tymi maszynami. Nie mam już gdzie tego składować, powiem wam szczerze, plat mi się zaczyna delikatnie jakoś tak zawalać tymi maszynami. Tutaj postawię pod ścianą, nie będę tego wykorzystywał w tym miejscu. Dobra. No i teraz mojego Johnnego Deera sobie odstawiam do stodoły, a sam jadę kombajnem po header. Jeżeli myślicie, że teraz nie będę miał co robić, bo tak jak mówiłem, no teraz mam taki oddech chwilowy, no bo wiadomo, już obsiałem pola, już wszystko jest porobione. No nic bardziej mylnego, przypominam wam, że teraz kupiłem nowe pole, więc znowu wracamy do punktu wyjścia. To nowe pole znowu trzeba zaorać, trzeba przygotować, trzeba obsadzić i tak dalej, i tak dalej. No kurde, nie przewijałem tej nocy, bo byłem święcie przekonany, że zaraz się zrobi dzień, ale zapomniałem o tym, że przecież ta gra jest upośledzona i tutaj się jasno robi dopiero o godzinie 7. God damn it! Ja nie wiem, co to jest za lato, co to kurde są Helsinki, czy co. Nieważne. Chociaż nie no, latem w Helsinkach to jest właśnie dużo słońca. No ale wiecie, o co mi chodzi, że po prostu no jakaś ta doba to troszeczkę koślawa, nie? Nieważne. Jedziemy po header. Header będzie taki trochę z dupy, to znaczy on nie do końca będzie pasował do mojego... Kurde, znowu zapomniałem, co to był za kombajn. Dość szwar, zdaje się. On nie do końca będzie pasował do mojej maszyny kolorystycznie, no bo z tego co widzieliście, on jest żółto-czerwony, kombajn mam zielony, więc tak troszeczkę taki krasnoludek mi się malowany zrobi, ale w ogóle się tym nie zrażam, bo tutaj nie chodzi o piękno, chodzi o użyteczność i wydajność, prawda? Jeżeli ja bym chciał kupić header, który mi pasuje do tego dojszwara, jest dokładnie tego... O kurde! O! Mo, my bad, moje łóżko, przepraszam, to byłby wypadek z mojej winy. No nieważne. Weź to może złóż, żeby nie blokować pasa drabinką. Wyprzedź mnie, jak tak ci się spieszy, wyprzedź mnie, masz. No, no i kontynuując ludziska. O kurde, kombajnem to będzie naprawdę długa podróż z tego co widzę. No ale, no nic nie wymyślę, tak? No ja ile jedzie, tyle jedzie, 20 na godzinę jedzie szybciej, nie da rady. Taki mamy klimat. No ale wiemy, że kombajny w realnym świecie też za szybko nie jeżdżą. Chociaż te nowocześniejsze pewnie zaiwaniają, bo wszystko co nowoczesne to zaiwania. Ciągniki też. No i kontynuując ludziska, ciekawostki. O czym... Aha, właśnie, mówiłem o tych headerach. Jeżeli miałbym kupić header, który mi pasuje do tego dojszwara, no to tamten już chyba kosztował ponad 50 tysięcy. No to różnica jest, 19 tysięcy, a ponad 50. No to rzeczywiście, no nie stać by mi było. Powiedzmy sobie szczerze, nie stać by mi było, zbankrutowałbym. No, tak czy inaczej, trójpolówka. Trójpolówka, czyli dokładnie to samo co dwupolówka, tyle tylko, że pól były trzy pola.
No i co, jedno ugorowano, w cudzysłowie mówiąc, czyli oczywiście tam, rzecz jasna, było to pastwisko, była sobie ta trawa, no i zwierzątka sobie kupkały i żarły. Drugie pole obsiewano jesienią, konkretnymi gatunkami roślin, a trzecie pole obsiewano wiosną, również konkretnymi gatunkami roślin. No bo z tego co wiemy, różne rośliny o różnej porze roku się sieje, bądź też sadzi, w zależności od tego, o jakiej roślinie mowa. Dlatego też no, było to bardzo ważne. To był bardzo efektywny system i on miał zapobiec, pierwszy raz naprawdę efektywnie miał zapobiec głodowi w Europie, który to głód, z tego co wam opowiadałem, na naszym starym kontynencie w poprzednich epokach niestety był normą. Każdy człowiek, każdy rolnik, jak żył i tylko dożył jakiegoś sędziwego wieku, na przykład w okresie średniowiecza, no to głód co najmniej kilkanaście lat przeżył, dlatego że głód był bardzo powszechnym zjawiskiem w Europie. Po pierwsze, wynikał właśnie z nieefektywnego rolnictwa, po drugie, wynikał właśnie z tego, że po prostu no te wojny, palenie plonów, zarazy, zmniejszenie populacji rolników, pogromami i tak dalej, i tak dalej. Czasami bywało tak, że na przykład ziarno na polu potrafiło zgnić, pszenica na polach gniła, no bo załóżmy, niby pole było obsiane, niby wszystko było dobrze, everything is under control, tylko co z tego, skoro rolników nie było, bo wszystkich wyrżnęliśmy podczas wojny, nie? No zdarzało się, tak więc, no to takie czasy były dosyć powszechne, jeżeli chodzi o... Znaczy, powszechnym w tamtych czasach był głód. Niestety on się często zdarzał i każdy człowiek doświadczał go notorycznie, praktycznie. Tak zwany głód na przednówku dla Europejczyków przez tysiące lat był normą, że ludzie zaraz w przededniu plonów, w przededniu tego okresu, kiedy pola obrodziły, głodowali notorycznie, rok w rok. To był właśnie ten słynny głód na przednówku. Czyli, że już nam się wyczerpały stare zasoby, stare zapasy, no a nowych jeszcze nie mieliśmy, no bo rośliny jeszcze po prostu nie wzeszły, prawda? Tak więc smutne czasy, dlatego też nie ma się co dziwić, że w momencie, kiedy władcy europejscy zorientowali się, że trójpolówka jest tak ekstremalnie efektywnym systemem upraw, no to w tym momencie na całym kontynencie zostało to odgórnie unormowane przepisami prawa. Wyobraźcie sobie, że był odgórny, rządowy, państwowy nakaz stosowania trójpolówki. To nie była kwestia dowolności chłopa, że jak on na przykład chce być nowoczesny, to odejdzie w ten nowy tryb upraw, a jak na przykład nie lubi nowości, to będzie się trzymał systemu żarowego albo dwupolówki, bo ona mu się podobała i jest pewna, sprawdzona, stosowana od dziada, pradziada. Nie. To było narzucone przez władcę. To był taki przepis, który mówił, że jest obowiązek stosowania trójpolówki. Jeżeli się nie zastosowałeś, no to no w zależności od tego, jak to było wielkie przewinienie, no czasami chłopa chłostano, czasami kary bywały inne, no ale w ekstremalnych warunkach, no rzecz jasna, w tamtych czasach to, jaka była kara, było bardzo mocno uzależnione od tego, jaki był władca. Jeżeli władca był trochę bardziej powściągliwy, no to powiedzmy chłopa wychłostał i pogroził mu paluchem, powiedział nu, tak nie robić. A jak władca był nieco bardziej krwawy, no to rzecz jasna się nie cyrtolił z chłopem, tylko po prostu od razu na szafot i tyle. I też tak bywało w Europie, to nie jest jakieś odstępstwo od reguły, naprawdę tak w Europie bywało, że chłopi masowo potrafili iść na szafot za to, że nie stosowali trójpolówki. No to się szybko w tym momencie uczyli stosować trójpolówki, no bo wiadomo, że to była kwestia życia i śmierci. Nie zastosuję, no to zginę, to mnie po prostu zabiją, tak? A dlaczego? Czekajcie, mogę to... O, właśnie, tak bym chciał. I teraz to odepnij. No i bombastiko. Nie, oż kurde. To jestem ja. O Boziu. No dobra, pięknie. A dlaczego w ogóle taki przymus? Dlaczego były takie przepisy prawne? Żeby też nie być gołosłownym, na przykład w Europie Zachodniej takie przepisy prawne uchwalił sam Karol Wielki. Ten przymus stosowania trójpolówki. W Europie Wschodniej to byli inni władcy, ale ogólnie standardem było to, że każdy kraj to prawo miał. Każdy kraj, każdy władca po prostu tą karę stosował, że chłop musiał stosować trójpolówkę, to pod groźbą nawet śmierci. Tak było. A dlaczego? Dlaczego chłopa musieliśmy zmuszać do tego? Przecież chłop sam powinien chcieć stosować system upraw, który jest bardzo efektywny i da mu zwiększone dochody i zwiększone... Cały czas nie ma chwastów, to jest ciekawe.
Nie wiem, ja tak co poranek, co po prostu rzeczywiście się rozjaśni, to staram się to pole sprawdzać, no lustrować, czy te chwasty się pojawią, czy się nie pojawią, ale cały czas ich po prostu nie ma, jakoś to tak, no nie wiem. No w sumie nie, żebym narzekał, jak nie ma, to nie ma, to jest dobrze, to ja się cieszę, no ale jednak jest to dla mnie delikatnie zagadkowe. No i teraz co, będę, skoro przy tych polach na razie niespecjalnie muszę cokolwiek robić, to będę się zajmował polami ludziska nowymi, czyli oczywiście tym polem, które teraz zakupiłem. W bieżącym dniu chciałbym je zaorać. No może już nie do końca na tym materiale, bo nie zdołam, ale będę to tylko zmierzał. 48, tak jak mówiłem, tam są niestety zgniłe kartofle, których nikt nie zebrał. No tak, nieciekawie mi się to pole udało zakupić, no bo jak to jest, no ale to, wiecie, ja jestem napalony na 3 pola. Na 47, gdzie obecnie nie ma nic. Na 48, gdzie są zgniłe kartofle. I na 49, gdzie jest zebrana pszenica. Więc tak naprawdę, którego z tych pól bym nie kupił, no to nigdzie nie było bieżącej uprawy, którą mógłbym na lajcie sobie za free zebrać i po prostu się cieszyć, że ktoś to spowodował, że tam to rośnie, a ja teraz mogę po prostu odciąć od tego kupony i na sobie na tym zarobić. Niestety. No ale to zobaczymy w przyszłości, może się kiedyś tak uda. Przede wszystkim, co ja będę chciał posadzić na tym polu? Bo mnie się marzyła ta kukurydza i powiem wam szczerze, to by mogło być nawet fajne, żeby tam posadzić kukurydzę. Obecnie jest okres zbiorów kukurydzy. Okres sadzenia jest jeszcze przede mną. No bo to w kwietniu dopiero, więc spokojnie bym zdążył, jeżeli tylko bym chciał. Teoretycznie mógłbym też owiec tam posadzić. Ale ja wiem. Nie, no mógłbym tam kukurydzę sobie sadnąć. Bo ogólnie będę planował tak, że ja już się w te ule wyposażę. Jakoś je tak na środku postawię, blisko tych wszystkich pól. Nie wiem, jakie ule mają zasięg. Dlatego, że czytałem o tym, że żeby ul zwiększał plony na pobliskim polu, no to musi być pobliskie pole. Tylko nie wiem, co to twórcy rozumieją poprzez to tajemnicze określenie, mianowicie pobliskie pole. To znaczy, że to też jest pobliskie pole? 40 na przykład? Czy tylko te 3, prawda? No ale gdzieś bym te ule może tu postawił, to wtedy miałyby co najmniej wpływ na 45 i 44. Albo tu bym posadził. Postawił te ule. No gdzieś się po prostu będę musiał zaprojektować. Może tutaj by to też głupie nie było, bo tutaj mam taki teren, on się delikatnie marnuje. Tam bym też nie jeździł tymi maszynami rolniczymi, to by te pszczoły mogły sobie spokojnie urzędować. Nie wiem w ogóle, na czym polega utrzymywanie uli. Wydaje mi się, jak czytałem w instrukcji obsługi gry, że to powinno być dosyć łatwe. To znaczy utrzymywanie uli, czytałem, że no zasadniczo zbyt wiele przy tych ulach robić nie trzeba. No ale to się okaże w praniu. Dobra, co ja chcę teraz zrobić? Chcę wyjechać moim Johnem Deerem. Chcę obciążnik zdać, bo znowu będę brał mój najsilniejszy ciągnik do orania. Zawsze chyba będę tamtym orał do momentu, dopóki po prostu nie zyskam jeszcze jakiegoś... No szlak, nie to chciałem. Dopóki nie zyskam jeszcze jakiegoś potężniejszego ciągnika, no to myślę, że będę orał właśnie tamtym Johnem Deerem, zresztą moim ulubionym, który najbardziej mi się podoba. Wam o tym mówiłem wielokrotnie, że on strasznie mi się podoba. Lubię taki ryt ciągników, że mają właśnie takie delikatnie jakby mniejsze załowlone kabiny i są siekierką ciosane. Strasznie mi się, naprawdę, no 10 na 10. Fachura maszyna przepiękna jest po prostu, no. Ale jak już też nadmieniałem, strasznie mi się wszystkie ciągniki podobają, które mam, więc to jest akurat fajny typ amerykański, bo jakbym się wczytał gdzieś na mapę europejską, to na pewno by mi się tak nie podobały. To one są ideolo, jak dla mnie. No przepiękne maszyny mi się wczytały, cieszę się niezmiernie. Tak czy inaczej, podepniemy się teraz tak i właśnie zawsze będę nim orał do momentu, kiedy nie kupię jakiegoś ciężkiego ciągnika, bo on jest fizycznie najsilniejszy, więc ma największą moc, żeby rzeczywiście na tych polach sobie działać. No i co? I bym się podpiął tak. I jedziemy, ludziska. Jedziemy, rozstawię się już tam na polu i myślę, że będzie piknie. No wybaczcie, że ten odcinek taki... No nie do końca mi wyszedł tak, jak chciałem, bo ja chciałem, żeby był za dnia, a niestety ta noc bardzo długa się okazała być, no i głównie jeździłem w nocy, niewiele widzieliście, no ale musicie mi to wybaczyć, wielkiego wyjścia nie macie. No i teraz zobaczcie, to jest moje pole, jak się okazuje. No może nie jest to jakiś gigantyczny areał, ale dlaczego ja się interesuję tymi polami 40? 9, 8 i 7, dlatego że w przyszłości, far, far away, w odległej galaktyce, jak tylko będę mógł, jak tylko będzie mnie stać, to ja planuję zakupić wszystkie te 3 pola, a potem je połączyć w jeden wielki areał.
No i wtedy to rzeczywiście może jakieś fajne plony dać. Mam nadzieję, zobaczymy. No, nie będę już teraz orał na tym materiale, bo to też ludziska, no ile można, nie? To już materiał trzeba kończyć, ale chociaż puszczę pług w ziemię, no i zacznę tę robotę, żeby już było trochę lżej. Też pole sobie powiększę, delikatnie. Niektórzy tam cały czas mnie jadą w komentarzach, żebym wreszcie zaczął zatrudniać tych pracowników. Ale powiem wam szczerze, że ja naprawdę nie widzę sensu, bo o to chodzi w tej grze poniekąd, żeby się bawić, żeby orać, żeby... To tak samo jak mogę zatrudnić pracownika w ATS-ie, czyli American Truck Simulator. No mogę, no pewnie, że mogę zatrudnić pracownika, tylko że mnie to w ogóle nie bawi, bo mnie bawi to, żeby samemu sobie pograć i się pobawić, i się pojeździć, i pouprawiać. O to chodzi w grze. Dlatego też, no... Pewnie w przyszłości tych pracowników kiedyś tam zatrudnię, ale na razie mnie się w ogóle tego nie spieszy, bo fizycznie mnie to rajcuje. Mnie rajcuje to, że mogę sam to zrobić. No i tyle w temacie. Okej. No delikatnie to pole powiększę, nie jakoś potwornie mocno, bo tak jak wiecie, no potem nie chcę mieć problemów z kombajnem, żeby on się pod tymi drzewami mógł przecisnąć, nie? O to mi chodzi. Ale tak delikatnie. Zawsze te parę rajek można sobie powiększyć. I zawsze to będzie delikatnie. Może rzeczywiście nieznacznie, ale chociaż troszeczkę będzie ta uprawa większa. Będą większe plony, mam nadzieję. No, a przy tej drodze też to jest takie dosyć szerokie. Ta zieleń, mogę drogę troszeczkę zawęzić na spokojnie, na luzie. Przecież nikt z tej drogi nie będzie korzystał, nie będzie jeździł takimi molochami, żeby się tam nie zmieścić, na litość boską, no. No. Natomiast to tak akurat oram to pole, bo reszta moich pól, z tego co pamiętacie, no teraz ja ich orać nie muszę. Z uwagi na to, że już były orane, orkę stosuje się w tej grze co 3 lata, więc w przypadku tamtych pól, no wystarczy, że sobie tylko przejadę oczywiście tym kultywatorem. Prawdę mówiąc, nawet chyba nie muszę kultywatorem, bo wyście mnie informowali, że tam wystarczy teraz po prostu przejechać siewnikiem i siewnik też ma jakiś tam upośledzony kultywator, taki niewielki. Rzekomo to wystarczy, chociaż też zdania są podzielone, bo niektórzy widzowie pisali mi, że tamten kultywator wystarczy, inni pisali, że nie wystarczy, że trzeba pełnoprawnym kultywatorem przejechać, żeby to było, żeby mogło funkcjonować. No ale to zobaczę w praniu po prostu, jak będę już siał, to wtedy będę widział, jak mi się koloruje pole na mapie. Czy gra uważa, że to pole już jest obrobione, czy jeszcze jest nieobrobione, no wtedy się to wszystko zobaczy. No tutaj taki delikatnie zielony skrawek mam większy, że mogę rzeczywiście to pole powiększyć, bo tak to niespecjalnie bym powiedział, żeby rzeczywiście jakaś różnica była. Ale zawsze troszeczkę się powiększy. Niektórzy też mnie rypią w komentarzach, że tworzę nieforemne pola, że pole to powinno być prawilne po prosto kącie, a nie jakieś tam kurde takie wygniotki, że tutaj troszeczkę więcej, tam troszeczkę mniej. I ja się pod tym w ogóle nie podpisuję, to znaczy mnie się podoba to, co robię. Robię to zresztą nie bez powodu, nikt mnie do tego nie zmusza, robię to, bo chcę. Nie tylko chodzi o zwiększenie upraw, ale moim zdaniem te pola są teraz realistyczne. Przecież w realnym świecie te pola też wam się wydają takie prawilne i równe, ale jakbyście blisko nich podeszli, to też bardzo często są. Tutaj jest wyjechane troszeczkę dalej, tam jest wyjechane troszeczkę bliżej. Wiecie, miedza jest kwestią tak delikatnie umowną. To znaczy w momencie, kiedy mamy do czynienia z normalną działką, jakąś tam naszą, gdzie stoi dom, no to wiadomo, że miedza jest kwestią życia i śmierci. To wtedy na te słynne trzy palce się robi, nie? Jak to było w samych swoich, nie? No bo wtedy są płoty i tak dalej. Natomiast jeżeli jest dużo pól i wszystkie są uprawiane, no to czasami się zdarzy, że ten palik graniczny albo się przysypie ziemią, albo się go gdzieś tam delikatnie przesunie, no bo się szturchnie pługiem czy coś. Więc tak plus minus, to tak ludzie mniej więcej wiedzą, gdzie ta miedza jest i tak sobie obrabiają te pola. A nieforemne pola akurat w Polsce dosyć często występują. I to nie jest tak, że każde pole na świecie musi być idealnie foremne. Zresztą nawet na świecie się zdarzają te wielkie pole, wielkie plantacje, gdzie pola rzeczywiście potrafią być bardzo nieforemne, bardzo koślawe, z uwagi na to, że ochrona środowiska jest, tak? I jeżeli gdzieś na przykład występuje jakiś mały lasek, jakieś tam skupisko drzew, bardzo często rolnik nie może go wyciąć, bo by płacił kary. Więc często bywa tak, że po prostu rolnicy tak cyzelują tymi ciągnikami, nawet jak mają jakieś potężne... Ja nawet widziałem takie nagranie, jest zresztą takie słynne nagranie na YouTubie, które pokazuje w praniu największy siewnik świata na jednym z największych pól świata.
przy użyciu jednego z największych ciągników rolniczych świata. I tam też pokazywali, że właśnie no gościu no orał takie pole praktycznie stąd do Częstochowy, nie? Że takie pole po horyzont się ciągło. Naprawdę po horyzont, że fizycznie nie miało końca. Za linię horyzontu szło jeszcze gdzieś tam daleko, daleko, daleko. A gościu miał taki siewnik, że no naprawdę trzeba przyznać, że po waflu twardy, mocny fest. Bo myślę, że był no szerokości tego pola. Tak jak tam mam tą bruzdę zaoraną do tamtąd, to takiej szerokości był siewnik. Więc to naprawdę wyglądało jak jawny behemot, jakby taki potężny smok jechał po polu. Aż mnie dreszcze przechodzą, kiedy o tym mówię. No, ale jest taki filmik i tam też pokazują, że właśnie jak jakieś pojedyncze drzewka na tym polu ma, to nawet w przypadku tak ogromnych areałów zwykło się to omijać, zwykło się to po prostu jakoś okrążać. Jest to nieefektywne, traci się na tym benzynę, traci się czas, który no w takiej roli wielkoskalowej jest na wagę złota. No ale rolnicy to i tak robią, więc to nie jest tak, że po prostu każde pole musi być jak od linijki. Ja się wcale pod tym nie podpisuję, ja tak wcale nie uważam. Uważam, że ma piękne pola, właśnie dlatego, że są niesymetryczne, właśnie dlatego, że nie są idealne. Właśnie to sprawia, że idealne są. Ta ich nieidealność, w cudzysłowie mówiąc. Mam nadzieję, że zrozumieliście, co wam chciałem przekazać, bo trochę to dziwnie zabrzmiało. No i co? I wygląda na to, ludziska, że pana naprawdę kończyć ten materiał. Nie chcę niczego tak mocno wycinać, więc powiem wam szczerze, że chyba następnym klipem się przywitamy, jak będę właśnie dalej orał sobie to pole. Bo to w sumie jest ciekawe. Wy mi też pisaliście, że nawet się to fajnie ogląda. Domyślam się, że to już pisali tacy fanatycy farmy, że lubią po prostu tego typu realia, no ale... No ale pod takich ludzi właśnie jest adresowana taka seria, nie? Też mi się podoba to, że to jest jednak większe pole. To znaczy, no niby nie jest to jakiś gigant. Powiedzmy sobie szczerze, że jak przystało na skalę mapy, to jest taki wypierdek, ale... Nie zmienia to faktu, że w odniesieniu do reszty moich pól, to chyba to pole, które teraz kupiłem, jest największe? Ciężko porównać, bo to nieforemne pola są. Ale myślę, że jakby to tak połączyć i w inną formę skupić, to chyba jest największe pole, jakie obecnie posiadam. Tak mi się wydaje. Że nawet od tego najdłuższego jest większe. Oczywiście, ja planuję lada dzień połączyć tamte dwa pola, nie? Które tak tą drogą są oddzielone, tak dosyć niefrasobliwie. Ja tak strasznie narzekałem w tym sezonie, że no niestety też mi to marnuje czas, bo cały czas tą drogę muszę omijać. I to jest prawda, to było głupie, że tą drogę zostawiłem. Oj, a tutaj zostawiłem bruzdę. Czekaj, źle pojechałem. To trzeba zorać ładnie. I opuszczamy. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie gram z kamerą od środka, jak obiecałem, że kolejny sezon będzie z kamerą od środka, ale ja to traktuję jeszcze jako ten sezon. Dlatego, że ten sezon uważam, że zakończy się plonami, tak? Będę miał plony, to w tym momencie będę miał koniec tego roku i kolejny rok już będziemy wszystko robić z kamerą od środka. Zobaczymy, jak się gra w ten sposób w tą grę. No ale na razie to rzeczywiście... Cały czas pogrywam sobie tak i raczej w większości będę tak grał. Głównie będę grał z kamerą z zewnątrz, bo wolę oglądać te maszyny w praniu. Lubię napawać nimi wzrok, tym bardziej, że to wszystko naprawdę pięknie wygląda i te efekty cząsteczkowe też są fajne. Nawet teraz, jak jadę z tym pługiem, no to fajnie to po prostu się prezentuje, nie? Przyjemnie, ładnie. No, natomiast to się jeszcze zobaczy w praniu, jak to wygląda z kamerą od środka stuprocentowo. Też jestem ciekaw. I też mi się podoba to pole, bo ono jest właśnie takie delikatnie nieforemne, ale jednocześnie już można... No mniej będzie tutaj takich momentów, że faktycznie na niewielkim areale muszę ten pług wyciągać, jakoś go obracać. Zresztą widzicie, że ja jadę już tak typowo w inny sposób. To znaczy resztę moich pól, jako że są podłużne, no to robiłem poprzez obracanie pługa i poprzez to, że tak naprawdę no cały czas od lewej do prawej orałem, nie? A tutaj jadę na okrączkę, cały czas w kółko. Bo to pole też, jego kształt sprawia, że mogę to zrobić. No i osobiście uważam, jestem zachwycony. Ogólnie jestem strasznie zachwycony, podjarany tym, że mam kolejny areał. Super, bardzo się cieszę. No ale dobra. No co, słoneczko wstaje. Mam nadzieję, że zapowiada kolejny fajny dzionek. Ale widzicie, że już delikatnie zmierzam do tego, żeby się z wami pożegnać, bo odcinek faktycznie długi wyszedł. Na kolejnym klipie będę dalej ględził o trójpolówce. Potem czteropolówce, no i potem już w czasach współczesnych, jeżeli chodzi o to rolnictwo.
No bo cały czas mówię o takich epokowych momentach rolnictwa, o tym, co najmocniej na rolnictwo, na jego efektywność. Widzicie, są uschnięte ziemniaki. No właśnie. Najwięcej na tą efektywność wpłynęło. W przyszłości będę mówił o maszynach rolniczych, nawet tych nieco bardziej współczesnych, bo to też są ciekawe tematy. O tym, jak na przykład były tworzone ciągniki gąsienicowe, od czego się zaczęło, dlaczego dzisiaj są one tak powszechne na ogromnych gospodarstwach rolnych, jakie są wady i zalety takich ciągników gąsienicowych, to będzie fajne. No ale dobra, na razie ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zobaczcie, fajnie, że też mam to wszystko tak blisko, bo wystarczy, że przez strumyczek se pokładce przejdę i już mam moje gospodarstwo. W przyszłości to jeszcze ogrodzę. Postaram się jakiś płotek taki postawić, żeby było widać, że to jest moje gospodarstwo, a nie sąsiada. Bo ten sąsiad to jest zakała rodziny. No ale to jeszcze w przyszłości. Teraz Wam jeszcze za dnia pokażę wszystko, co kupiłem. To jest ten header do kukurydzy. Może nie do końca kolorystycznie pasuje, ale to jest nieistotne. Mulcher wygląda tak. Mulcher, czyli on będzie po prostu mielił pozostałości kukurydzy. Jak będę już po kukurydzy no to pole zagospodarowywał, no to trzeba zmielić. Kukurydza jest taka dosyć twarda, więc to by mogło nie zgnić w ziemi. To trzeba przemielić. Tutaj mamy tą wapniarkę. Jezus Maria, to jest naprawdę gigantyczne. No to, że jest takie tworzone pod wielki ciągnik. Ja się naprawdę zastanawiam, bo jak ktoś ma małe ciągniki, no to z takim gigantem potem na pole wyjeżdża, żeby zwapnować, no nie ma żadnych innych wapniarek w grze. No i co jeszcze kupiłem? A właśnie, siewnik, a raczej sadzarkę, bo siewnik to ja miałem, sadzarka. Sadzarka, no już niestety bez tego kultywatora, o czym mówiłem, ale też myślę, że się opłaci. No i w kukurydze odejdziemy w nadchodzącym roku, mam nadzieję. Bardzo fajnie będzie. Planuję, myślę tak, jeszcze nie do końca wiem, jak to będzie stuprocentowo, ale myślę, że głównie będzie kukurydza na moich polach za rok i rzepak. Bo cały czas mi się marzą te ule, a one wchodzą rzeczywiście w kooperację z dwoma typami upraw. Jednym są słoneczniki, a drugim jest właśnie rzepak. I jeżeli blisko uli ma się takie rośliny, no to faktycznie ule potrafią zapewnić, że 30% większe są plony. No to kurde, 30% to jest strasznie dużo. To naprawdę jest warte uwagi. Dobra, trzymajcie się ludziska, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Widzimy się w przyszłości na kolejnych podobnych i innych materiałach na moim skromnym kanale. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o Patronite. Hej ludziska, cześć!